Maurycy Polaski, mój przekaz. Dobra, już. Proszę Państwa, dzień dobry kochanemu Państwu. Mój gość się pewnie zaraz zdziwi, dlaczego mówię dzień dobry kochanemu Państwu, ale to już myśmy sobie między sobą wyjaśniali. Budzę się, patrzę i o, Państwo dookoła mnie. I tak temu Państwu się kłaniam codziennie. No i Państwu też przy okazji. Proszę Państwa, kontekst otoczeniowy dzisiejszego spotkania jest taki, że mamy gościa i ja powiem tylko dwa słowa. Poznałem mojego gościa, oczywiście najpierw poznałem go ekranowo-telewizyjnie, a potem poznałem go w szkole teatralnej. Jako student pojechałem z krakowskiej szkoły z delegacją do warszawskiej szkoły. Oglądałem, jak mistrz ze studentami pracuje i robił wtedy parady Potockiego. Do tej pory pamiętam. A potem, po iluś tam latach, pojechałem na pierwszy swój turniej tenisowy i w hotelu w windzie wjechaliśmy razem. Ja byłem bardzo, oczywiście szacunek olbrzymi, no bo dlaczego by nie? I dzień dobry panie profesorze, a on mi mówi, mów mi Janek. No więc poczułem się tak dowartościowany i ten Janek już tak 20 lat mniej więcej funkcjonuje. Bardzo się cieszę, panie profesorze, że byłeś uprzejmy przyjąć zaproszenie do naszego krótkiego spotkania. Specjalowo to podkreślam, bo wiem, że ty jako erudyta oraz jako człowiek, który jest łakomym kąskiem dla różnego rodzaju mediów, te twoje wywiady to jest albo forma, albo książka, albo pięć szpalt w gazecie i to poważnej gazecie, a przyjąłeś zaproszenie do zupełnie niepoważnego programu, który co prawda już jakiś czas funkcjonuje i miał kilkoro gości, ale chyba aż takiego, takiego gościa, tak, to jeszcze nie było. A miał być krótki wywiad, dziękuję Państwu. Tak. Nagadałem się. Nagadałeś się. Nie, bo wiesz co, jest kilku Janów Englertów. Jest człowiek, jest aktor, jest reżyser, jest dyrektor i jest pedagog. I jeszcze jest... Tenisista. Prosiłem cię, żebyś przyszedł ubrany tak, żeby było widać twoją kontuzję wczorajszą. Graliśmy wczoraj mecz. No i co się stało? I ambicja? Nic się nie stało. Skórka się obtarła. Skórka się obtarła, krew się lała. Powiedz, czy to jest jedyny sport, który ty... W tej chwili tak. W tej chwili to jest jedyny sport, który uprawiam. Poza tym, że te parę zawodów, które wymieniłeś, to jest bezustanny sport. Między szachami, warcabami, a pchełkami, co prawda umieszczony, ale to rzeczywiście jest pewnego rodzaju gimnastyka, nie tylko umysłowa. No. To jest w tej chwili lawirowanie między mieliznami życia społecznego, politycznego, między światopoglądami, różnego rodzaju postrzeganiem świata. Dla takiego dziadersa jak ja to nie jest takie łatwe, żeby się temu wszystkiemu przyglądać ze spokojem i próbować zaadaptować siebie do tego. Ale świata. Umiejętnie lawirujesz pomiędzy różnymi przestrzeniami. To ktoś mógłby cię posądzić o symetryzm, że i temu trochę, wiesz co, i temu trochę. Te nazwy symetryzm, taki, śmaki, owaki, ja bym powiedział tyle, bardzo krótko. My bardzo wiele pojęć mylimy w Polsce, między innymi mylimy kompromis z konformizmem. Ja uważam, że kompromis jest rzeczą absolutnie konieczną, ale kompromis służy sprawie. Konformizm to jest kompromis naciągnięty do moich korzyści, własnych korzyści. To się zrobił synonim w tej chwili, w gruncie rzeczy, i kompromis ma fatalną konotację. Jak już mówię, że jest kompromisowy, to znaczy, że jest symetrysta albo jakiś właśnie kombinator i tak dalej. Absolutnie jestem zwolennikiem kompromisu, dogadywania się, oczywiście w sposób kulturalny i w sposób, który służy rzeczywiście sprawie, a nie udaje, że służy sprawie. No więc łatwiej powiedzieć niż zrobić. Słusznej sprawie jeszcze dodam. No wiesz, no, słuszna sprawa jest zawsze 100% użytkowników internetu, to są badania światowe, uważa za prawdziwe informacje zgodne z naszym zdaniem. A niezgodne są te, które, a fejki to są te, które nie są zgodne. Słuszna sprawa jest już rzeczą od razu,
Zawsze Bardini uczył, że przymiotnik osłabia rzeczownik. Już jak jest słuszna, to już sprawa jest gorzej. Zostawmy sprawę. Służy sprawie, a nie jakiejś tam sprawie. Bo każdy z nas uważa, że ma słuszną sprawę do załatwienia. I nawet ci, którzy robią cynicznie niegodziwości, też bronią się tym, że to jest w słusznej sprawie, że to jest misja, że to jest posłannictwo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, jeszcze, dobra, jeszcze jedno pytanie, jeżeli pozwolisz, bo mówisz, że jesteś teraz zajęty jak nigdy ostatnio, że miałeś bardzo ciężki czas. Jak Ty dajesz radę? Bo przecież, wiesz, jesteś człowiekiem zajętym. Sam się dziwię. To zajęty to pół biedy. Rzeczywiście ostatnio miałem dość chorobity po raz pierwszy, chyba ten rok mogę zaliczyć do tych lat. Był chyba pierwszy w moim życiu, gdzie zrozumiałem, że już okres gwarancyjny się skończył. Ale rękojmia obowiązuje jeszcze. Ale rękojmia też słaba. Wie pan, panie kolego, najważniejsze, żeby było jeszcze lakier i blacha w porządku i żeby te podzespoły najważniejsze funkcjonowały. Już tam uszczelka pod głowicą, tam rura wydechowa, to już jest mniej ważne. Niemniej rzeczywiście tak się złożyło, że przy niezwykle trudnym w tej chwili zadaniu, jakie mam, czyli prowadzenie instytucji państwowej. Poważnie prowadzenie i roztropne prowadzenie tej instytucji, wymagającej bezustannej mojej obecności, bezustannego wysiłku, zwłaszcza, że mam opinię, że jestem lepszym strażakiem od premiera Pawlaka, że nieźle gaszę pożary. To dodatkowo coraz gorzej się czuję w skórze profesora. Coraz trudniej mi się porozumieć z tymi, którzy jak gdyby w każdej dyskusji kończą zdaniem: pan rozumie, że to jest dla mnie ważne, i to właśnie kończy wszystko. Zaimek ja w tej chwili funkcjonuję w niezwykły sposób. A więc o te kompromisy jest coraz trudniej. A dodatkowo, rzeczywiście przypomniałem sobie, bardzo późno niestety sobie przypomniałem, że wyuczony zawód mój to jest aktorstwo. I złapałem się na tym, robiąc zastępstwo za kolegę chorego w teatrze, w dużej roli, w ciągu jednego dnia, gdzie oczywiście nie wiem, czy byłem dobry, ale koledzy, jak ktoś 2-6 godzin zrobi rolę, co oni robili przez pół roku, uważam, że to jest zawsze sukces. Więc poczułem sukces aktorski i sobie tak uzmysłowiłem, że rzeczywiście wypełniając te wszystkie misje, o których tu mówimy, najwięcej straciłem jako aktor, a to jest mój zawód wyuczony i to umiem na pewno. I ostatni okres mi się tak ułożył, że nagle dostałem oferty aktorskie i musiałem jeszcze w ten swój terminarz wepchnąć i te choroby, wepchnąć te oferty aktorskie. No tak prosto z planu na SOR, proszę Państwa, będzie nowy film z rolą główną naszego dzisiejszego gościa, film Skrzyżowanie, prawda? Tak, taki tytuł nosi. Może go zmienią, bo to zwykle... Tak, bo to jest roboczy tytuł, ale pamiętajcie Państwo, że jeżeli będzie ten film, to naprawdę Janek mi same dobre rzeczy o tym filmie opowiedział. Nie, o sobie ci opowiadam. O sobie, oczywiście, przecież. Ja. Ale o czym ja cały czas teraz mówię? Tylko ja. I życzymy panu Janowi, życzymy samych następnych dobrych ról, żeby sobie wszyscy przypomnieli, że to jest nie tylko szef teatru i pedagog, ale że to jest naprawdę bardzo wybitny nasz aktor i trzeba z niego korzystać. Trzeba jeszcze, żeby się okazało, że ostatnio, gdybym miał w tej chwili dawać krótką winietę mojego aktorstwa, powiedział: specjalista od mów pogrzebowych i przedwojennych oficerów. I tym optymistycznym akcentem rozstajemy się z Państwem. Bardzo było miło gościć pana Jana Englerta. Brawo. I już sobie poszedł nasz gość niedzielny i zostawił dla Państwa kartkę z kalendarza. Dzisiaj mamy 18 czerwca i imieniny obchodzą Amanda, Elżbieta i Marek, a także Amand, Drogomysł, Drogorac, Drohobysz, Dzierżysława, Efrem, Emil, Eufemiusz, Hipacy, Leoncjusz, Maryna, Miłobor, Ożanna, Paula, Przeborka i Teodul.
i wszystkiego dobrego kochanemu Państwu. Życzę pięknego dnia słonecznego. A na samo, a jeszcze tutaj mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sushi, który obejdę wracając do Krakowa. I na koniec gra półsłówek, która dzisiaj jest ewidentnie związana z profesją, jedną z profesji naszego dzisiejszego gościa. Dzisiaj będzie siła kina. Do widzenia, do zobaczenia, do jutra. Dzięki.